Cześć, siemanko, mordeczki, witajcie w kolejnym odcinku i w pierwszym po... Nie no, w sumie w drugim po takim powrocie, bo wczoraj był odcinek na szybko stawiony. Nieważne, generalnie najważniejsze jest to, że jest właśnie odcinek o godzinie 11. Witam jeszcze raz serdecznie. Znajdujemy się na mapie Polska Dolina V1, mapka Polska wyszła w środę, także dosyć niedawno, nie chciałem nic starszego brać. Mówię, spojrzę sobie co tam nowego. Wyszło akurat, także mówię, wezmę sobie, nieważne jak wygląda. Myślałem, że jakoś fajnie się to zapowiada. Aczkolwiek ja wbiłem i zobaczyłem to tak chyba średnio. Ale zobaczymy. Was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, a ja standardowo zaczynam czytać opis. Sorry, jeszcze tam, kurde, jak ktoś mi pisze na streamie. Polska mapa na małe i średnie maszyny. Mapa posiada skup, biogazownię, sklep z maszynami, jedno gospodarstwo, małe i średnie pola, kilka domów, zakazy, zakaz zmiany linku, zakaz edycji. Dziękuję za każde pobranie. Autorzy Łukasz. Łukasz, mapka waży trochę powyżej 300 mega. Sorry za mój głos, no ale jeszcze do końca się nie wyleczyłem z choroby, którą no, przechodzę dosyć bardzo długo. Sorry za Steama. No i tak, jesteśmy właśnie na tej mapce. Respimy się tutaj na środku. Mniej więcej gospodarstwa, ja sobie tutaj potrzebem pod dom. No i zostajemy taki widok. Wydaje mi się, nie jestem pewien, wydaje mi się, że tu jest większość obiektów, które można sprzedać. Jednak nie, sorry, żartowałem. Jednak nie można, aczkolwiek te budynki, z tego co kojarzę, to są z podhuba. Teraz sporo wychodzi ich na podhubie, także na chillku. Są dźwięki? Nie, niestety tutaj nie ma dźwięków. No ale jak widzicie, jakieś tam stodoły i tak dalej, jakieś garaże. Wszystko tutaj jest postawione, także miejsce na maszynki jest jak najbardziej. Możecie zobaczyć minimapkę. No, minimapka super nie wygląda. Ta mapka jeszcze gorzej wygląda tak naprawdę. Mamy tutaj jakieś zarysy pól. To jest też wersja V1, więc mam nadzieję, że V2 już będzie o wiele lepiej. Mamy tu niby jakieś skupy. Tutaj chyba mamy te pola, także trochę tego jest. Ceny myślę, że są dosyć ok. No ale szkoda właśnie, że ta minimapka jest trochę taka zrąbana. Spore nawet jest to gospodarstwo, różne wiatki i tak dalej. No to akurat nie jest modhuba, że dobrze mówię, mogę się mylić. Ale jest ogólnie dostępna na LS portalu na pewno i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze z tyłu różne tutaj miejsca, możemy sobie coś ewentualnie postawić. I tutaj mamy od razu pole. Reinhold Meyer. Jezu, jak mi ktoś tam pisze. Ale Mr. Wilk, jeżeli będziesz oglądał ten odcinek, to pozdro, wiesz, że to ty. Reinhold Meyer, czyli ma polskie imiona i nazwisk i tak dalej. Kontrakty również nie działają. Skupy, biogazownia, młyn, skup, strych. Na młynie możemy sobie sprzedawać oraz na skupie także. I trochę tu biogazownia, więc chociaż... Tyle, tak gospodarstwo wygląda, możemy sobie wyjść, otwieramy sobie bramy. No i kilka domów jest. Coś tutaj stoi, mam niby jakiś sąsiadów, ale trochę do poprawy, do kolejnej wersji na pewno jest jakaś dróżka polna. Nie wiem, te trawy też jakoś mi tutaj totalnie pasują. Te dziwne na taką mapkę, na polską. No tak, co poradzić mogę. Na to, no generalnie to jak widzicie, mamy jedną główną drogę, zakończenie mapy jest ok. Jedną główną drogę mamy tak naprawdę, jak mi się właśnie wydaje, plus dodatkowe jakieś tutaj dróżki właśnie polne, gdzie możemy sobie odbijać. Mniej więcej tak to sobie tutaj wygląda, widzę, że skup już dobrze nam znany z różnych mapek, niekoniecznie z tych najnowszych, ale z tych starszych. Jak najbardziej widzę, że to chyba mamy wszystko, bo tutaj mamy młyn. Tak, mamy młyn. Tutaj mamy coś jeszcze? Nie wiem, według minimapki niby coś tu jeszcze mamy. Skup po prostu. Tutaj chyba coś jeszcze jest. Czy to jest ten handlarz? Nie, tutaj niestety handlarza nie ma, a szkoda. Tu też mamy niby ten skup, też jakoś tam triggerów nie widać. Ale może jak się podjedzie, to może się jakoś tam sprzeda. No nie wiem. Tutaj mamy sklep. Sklepik mamy, New Holland, też dobrze znany. Triggery są tutaj jeszcze z tyłu. Dosyć spory obszar. Tu jest to warsztat, nie no. Dosyć spory tutaj obszar. No i tak naprawdę
Tu jest koniec mapki, także jeszcze się tak przelecę po polach. No tak to wygląda. Króciutki odcineczek mamy, ale nowa jakaś tam mapka. Może komuś akurat się spasuje. To jest wersja V1 i miejmy nadzieję, że będą kolejne wersje i że będzie ta mapka poprawiona. No błędy już wiadomo jakie są. Powiedziałem, że na pewno kontrakty trzeba dodać, na pewno tutaj imiona i nazwiska polskie, żeby lepiej to wyglądało na pewno, bo no cicho to tak teraz wygląda. Minimapka w ogóle, mapka cała PDA by trzeba było zmienić. I chyba tyle w sumie, nie? Więcej może tych domów, może więcej, żeby się coś tutaj działo. Ktoś może rozbudować tą mapkę, no nie wiem. 300 mega ma ta mapka, nie wiem skąd tyle się wzięło tak naprawdę, bo jest dosyć mała ta mapka. Ale spoko, sporo z tych drzew, tutaj jakiś zaganik powiedzmy mamy. Tutaj też jest nie aż tak równe to pole, coś tutaj jest. No także jakiś pomysł był, ale trzeba to na pewno dokończyć. Także dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłej soboty i na razie trzymajcie się, cześć.